Świetnie strzelił teraz Jóźwik prawym sierpowym. Starał się odpowiedzieć Kalisz. Dobry cios na korpus w wykonaniu Kalisza. Teraz Kalisz przestrzelił, Jóźwik natychmiast go kontruje. Próbował lewym sierpowym zahaczyć. Jeszcze raz Kalisz. I mocny cios w wykonaniu Jóźwika. Żaden z tych ciosów nie doszedł celu. No i to może być za chwilę liczenie, jeśli nie będzie odpowiadał Kalisz. Bardzo mocny cios. Sędzia orzekł, że w tył głowy. No tak, nawet ta sekunda przerwy pomogła Kaliszowi, bo już przez moment był naprawdę w sporych tarapatach. Świetnie kontroluje Jóźwik lewym sierpowym. I znów będzie grać ciosów. Kalisz jeszcze nie odpowiada. No i mamy liczenie. Tutaj nie było mowy o tym, żeby to było za szybko. Moim zdaniem sędzia równie dobrze mógł liczyć już wcześniej. Kalisz jest gotowy do walki. Na pewno jeszcze dostanie szansę. Ale deklasuje go Jóźwik. Upomniany Kalisz, żeby się nie odwracał plecami. No i będzie musiał poszukać odpowiedzi, bo pierwsze sekundy były całkiem niezłe w jego wykonaniu. Później jednak zaczął dominować Jóźwik. I jeszcze będzie jedna akcja. Koniec rundy. Bez wątpienia runda dla Macieja Jóźwika z Gwardii Szczecin. Podaję obsadę sędziowską walki numer 20. W tej chwili na naszych ekranach. Waga do 52. Niebieski narożnik, w nim Kamil Kalisz z Widzewa Łódź. Sebastian Śledziński. Na punkty Maciej Dziugor. Stanowisko pierwsze. Stanowisko poznajemy drugie, wszyscy tego pana w narożniku. Oraz stanowisko trzecie. Przynajmniej ci z nas, którzy interesują się również boksem zawodowym. Czasowi Maciej Trojan oraz Krzysztof Wójcik. Będzie musiał coś zmienić w swoim boksie Kalisz, bo to była przegrana runda wyraźnie. Dodajmy do tego liczenie i jeszcze jedną kryzysową sytuację. Podejrzewam, że dwoma punktami mógł wygrać to starcie. Maciej Jóźwik. I mocno zaczyna Maciej. Skontrował lewym sierpowym. Przeczekał atak, jeszcze jedna próba, tym razem była rękawica Kalisza na miejscu. Szybki jest Jóźwik. Nie zmęczył się w tej pierwszej rundzie, a zadał przecież całkiem sporo ciosów. I znów zdecydowana ofensywa w jego wykonaniu. Mamy kolejne liczenie i podejrzewam, że zbliżamy się do końca walki. Tym razem jeszcze zostanie dopuszczony do walki Kalisz. Ale mocno uderzył. To będzie koniec walki. Potężny cios na korpus. Tak jak myślałem. Techniczny knockout. Zwycięstwo w drugiej rundzie. Maciej Jóźwik z Gwardii Szczytno. Za nami drugi ćwierćfinał w kategorii do 52 kg. W pierwszym Grzegorz Brynda wygrał przez techniczny knockout w trzeciej rundzie z Arturem Braselem. W drugim Maciej Jóźwik już w drugiej rundzie odprawił Kamila Kalisza. Przez TKO
W drugim rundzie zwycięża Maciej Jóźwik, Gwardia Szczytna. Wyłoniliśmy więc dwóch półfinalistów w kategorii do 52 kg, a przed nami kolejna walka w tej wadze.